Kurde, ja to bym chciał być na sobotę wieczór. Co chciał się na jednym minimum? Normalnie do ogólną pizzę. Siema, jak się trzeba zagadać? No, cieszę się bardzo. Ty sądzisz ten Kurowicza? No, lubię tego pana, znaczy lubię. Też koło mi się nie podoba w tych jego projektach. A poza się nie podoba? Też ja mam to. Bo to jest to, Tak. Auto. Zobaczymy, zobaczymy. No, potem się napłucisz. Lubisz go? Tak, jestem fanem. To jest Swindon. No, EPS właśnie zamienia się idealnie. Najważniejsze jest to, że chcę, żeby było szczęście. To idealnie. Tak, założysz się. Dura, z flaszy lecę sobie. Nie, zostawiam się dzisiaj też nie raz. Proszę Państwa, pan profesor Stefan Królowicz. Architektura współczesna Państwu znana, a Wasze dzieci będą czytały w historii architektury. Okazji, poznęcajcie się. Także muszę się wpierw nauczyć. Ja przepraszam, ja nie jestem jakby przygotowany na to spotkanie, ponieważ miałem stan zaproszony na karto 6, na który Was jakby serdecznie zapraszam, natomiast zaproponowany mi klub przyszedł do szkoły. Ponieważ ja też przyszedł do szkoły w Warszawie. I jak mam ze sobą zestaw 150 slajdów, to po pewnej pokazał wieczorem, więc pokazywanie ich teraz przed tym byłoby bez sensu. Wobec tego proponowałbym, żebyśmy spróbowali porozmawiać o zawodzie, który ja wykonuję przez lat kilka, a na samym jego początku znakomity wprowadzając mi te Florian Darczyński bardzo mi pomógł. Tak, po prostu przy naszym, to powiem o tym przy okazji historyka, ale autentycznie, przez tą maję właśnie stałem się mieszkańcem Wrocławia, którego podówczas pan profesor był naczelnym architektem. Natomiast spróbujmy porozmawiać o, nie wiem czy mnie słychać na końcu, czy słychać czy nie, tak więc ja będę starał się mówić jakby do was, przepraszam, bo to... Znaczy strasznie trudno jest rozmawiać o zawodzie. Znaczy moja żona jest również architektem. Moi rodzice też byli. Natomiast jak czasami jak wracamy do domu, prawda, przez cały dzień robimy różne śmieszne rzeczy, wracamy zmęczeni, nie mamy chwili czasu i zaczynasz się trochę co robiłeś. I właściwie nas powiedzieć. Prawda? Autentycznie. Co no, jakoś zeszło, prawda? I że jak takie normalne rzeczy. Ponieważ zwróćcie uwagę, że jeżeli się spotykacie między sobą, to się rozmawia, nie wiem,
opowiada się najczęściej, koledzy opowiadają historyjki wojenne. To znaczy, że ktoś walczył z klientem, ktoś jakiś wykonawca komuś zrobił przykrość. Natomiast tak to się po prostu normalnie jakby nic nie dzieje. Pewne rzeczy robią się same. I na dobrą sprawę strasznie trudno jest wytłumaczyć, prawda, co się robi, żeby, nie wiem, znaczy jakie są poszczególne kroki projektu, po co o tym mówić, czy jakich technik używa się, żeby, nie wiem, przekonać inwestora do akceptacji którejś z koncepcji, czy jakich stosuje się, nie wiem, metod, aby skłonić do wykonawcy, żeby był tak uprzejmy, wam budynku nie zepsuł. To są takie normalne działania, które się na umiejętności nabywa jakby w trakcie lat pracy i które się nazywają, jest taki przedmiot, który ja uczę, to na praktyka architektoniczna, jest to przedmiot, który się uczy w kilku uczelniach na świecie. Ja staram się jakby przekazać część swoich doświadczeń, znaczy waszym kolegom z Warszawy. To buduje się przeważnie na podstawie własnych doświadczeń, jak również coraz bogatszej literatury, bo są książki wydawane mniej więcej od lat, już w tej chwili 20, od roku 86, to też mam zasadnienie, ta data, które właśnie mówi o tym, jak się powinno postępować, żeby prowadzić z sukcesem tak zwaną praktykę architektoniczną, prawda, która się bardzo zmienia i to zmienia się w sposób dynamiczny. Nie wiem, czy znacie historię waszego znakomitego zawodu? W czasach, przecież znaczy zawsze tego uczony, że w czasach, które nam się wydają za najpiękniejsze, znaczy kiedy powstawały najpiękniejsze rzeczy, które się nie mogły, znaczy to w ogóle nie był, to nie, znaczy architektura nie była przedmiotem studiów akademickich, prawda? To był pewien fach, prawda? Architekt w czasach budowy katedr gotyckich, znaczy pracował, nazwany był muratorem bądź mistrzem dzieła i był płatny od dniówki. Pracował fizycznie na budowie, był płatny od dniówki. Nie zawsze była to dniówka najwyższa. Prawda? Oczywiście to się z czasem zmieniało. Jest na przykład taka znacząca data, rok 1362, nazwisko John Glowster. To był Anglik, który otrzymał w ramach wynagrodzenia za efektywną pracę, otrzymał przywilej, to zanotowane w kronikach, przywilej noszenia okrucia na futrze. A przywilej okrucia na futrze był przywilejem szlacheckim, który to przywilej z kolei można było uzyskać, mając dochody z ziemi powyżej 18 funtów rocznie. To by troszkę inne funty. Ale w każdym razie taka była jakby postać zawodu. Nie wiem, faktu, że nie wiem, 200 lat później, nie wiem, Ludwik XIV, któremu każdemu z nas się wydaje, że to był mecenasem sztuki architektów. Nie wiem, czy wiecie, że on w swoich budowniczych było ściśle określone miejsce, gdzie udzielał więcej. Jak wracał ze spaceru, wychodził z karty i zaczynał wchodzić na schody, to wtedy przyjmował architektów wraz z pokojowcami bastardami. Tak ten zawód jakiś czas temu wyglądał. Natomiast on w tej chwili wygląda jakby stopniowo trochę inaczej. To znaczy znów, ja mówiłem w tej chwili o historii sprzed lat, set. Natomiast ta historia dla mnie najnowsza, dla was również też dzieli się na okresy, których wy pamiętać nie możecie z przyczyn naturalnych. Natomiast gdzie cenzusem jest, załóżmy właśnie taki rok 80-89, czyli lat temu już 15, prawda? Kiedy do tego momentu był jakby okres, momentami przyciągamy dalej, gdzie większość architektów pracowała w różnych formach, znaczy państwowych biur projektów, o dumnych nazwach, tam był jakiś Impress projekt, miasto projekt, jakieś inne śmieszne takie nazwy, ale w każdym razie byliśmy przeważnie upatrywano w nas specjalistów od rysowania domów, aby świadomie rysowania domów, że architekt miał być ten warsztat, który rysuje dom, prawda, rysuje rzut, rysuje elewację. I to było to, czego od nas jakby oczekiwano. I nic więcej. Prawda? Jeżeli się porównuje ówczesne zasady wyceny
praca architekta. Tam są trzy pozycje, o ile tam czy cztery. Projekt koncepcyjny, tam założenia techniczne, ekonomiczne, czy obecny projekt budowlany, projekt wykonawczy, czy autorski. Te śmieszne pojęcie, które właściwie nigdzie na świecie nie istnieje, u nas ono istniało. Znaczy, daje prestiż i nic na to. Natomiast wszędzie na świecie oczekiwania w stosunku do nas jako profesjonalistów są znacznie szersze. Oczekiwano nas najczęściej takiej pełnej jakby reprezentacji klienta. Znaczy okazywało się, że architekta oczekuje się po pierwsze pełnych jakby uzupełniających procedur związanych z dostaniem pozwoleń na budowę, jak również odpowiedzialności za tą budowę. Ci, którzy przyjdą dzisiaj wieczorem ja będę pokazywał nasze domy, zaprojektowane budynki, zespoły budynków i większość z nich są to budynki, w których jakby ten nasz zakres odpowiedzialności daleko jakby wykroczył poza to standard przyjmowany jakby przez przyzwyczajenie, że to jest narysowanie domu. Staramy się konsekwentnie od lat jakby zdejmować z inwestora całość odpowiedzialności za projekt, to znaczy w większości przypadków. To znaczy, że w odniesieniu do wszystkich domów, które uzyskały te takie największe nagrody, byliśmy zawsze z jednej strony, byliśmy współodpowiedzialni, czyli byliśmy organizatorami procedury wyboru wykonawcy. Na nas spoczywa obowiązek przygotowania całej dokumentacji przetargowej łącznie z warunkami handlowymi, to znaczy ze standardem umowy klient wykonawca, czyli inwestor wykonawca. Sami żeśmy sobie te standardy opracowali. Naszym obowiązkiem było mu współudział w określeniu jako finalnych warunków kontraktu, jak również nadzór budowy łącznie z kontrolą kosztów. Jest to bardzo nieprzyjemny jakby aspekt zawodu, dlatego że nie ma w tym żadnej elementu twórczości przez duże. Po prostu to jest dość, jest to konieczność jakby pobytu na budowach, konieczność użerania się z zupełnie inną grupą fachowców. Jest to jednocześnie bardzo znacznie szerszy zakres odpowiedzialności, faktycznie decyduje się o sposobie wydawania pieniędzy. Natomiast dlatego żeśmy mnie cały czas w liczbie mnogiej, bo chciałbym powiedzieć, że ja występuję jakby to jednoosobowo, natomiast mnie reprezentuje dość jakby już kilkudziesięcioosobową grupę architektów, których udało się jakby mi skupić w naszej pracowni. Wielu z nich jest niewiele starszych od was, część jest ze mną lat kilkanaście. Wszyscy, z wyjątkiem jednej osoby, to są moi, nasi byli studenci. Zapraszamy ich co roku jedną tej osoby. Po prostu żeśmy w pewnym momencie doszli do wniosku, że jakby uruchamiając biuro, jakby szukałem technik, które by mi pozwoliły osiągnąć przyzwoitą jakość inwestycji, znaczy tych naprojektowanych przez nas domów. I w oparciu o informacje jakby z literatury wyszło mi na to, że jedyną techniką, która jest możliwa, jest po prostu jakby sytuacja, w której ja mam nad tym pełną kontrolę do końca. I faktycznie, wyobraźcie sobie sytuację wykonawcy, który, cofnę się, kiedyś mnie zapytano w Kanadzie, jaka jest różnica, to było w latach 80. jaka jest różnica pomiędzy rynkiem budowlanym architektonicznym w krajach podówczas socjalistycznych w Polsce, a to była Kanada. Widziałem, że sytuacja jest bardzo prosta. Na przykład obszarowej gęstości zaludnienia, to w odniesieniu do architektury różnica polegała na tym, że w Polsce była podówczas kolejka, inaczej, kiedyś zauważyłem w biurze, w którym pracowałem w Kanadzie, ogromną nerwowość. Spytałem się sobie, czemu jesteś do swoich szefów, czemu jesteście tacy zdenerwowani, jest piękna pogoda, bo dwie piątki, słuchaj. Za chwilę przychodzą oferty przetargowe, będzie big deal. Co za problem? Przychodzą już, słuchaj, ale no jeszcze ich nie znamy. No pewnie, że nie znaczy, bo jeszcze nie przyszły. Znaczy, bo nie słuchaj, my w umowie mamy napisane, że jeżeli
spośród otrzymanych ofert żadna od profesjonalnych podwykonawców, żadna nie będzie w określonym przez nas budżecie, wtedy my musimy nieodpłatnie skorygować projekt, aby doprowadzić wysokość tej oferty do uzgodnionego wcześniej z klientem budżetu. Czyli jeżeli oferty są wyższe, to biuro projektu musi nieodpłatnie skorygować dokumentację, doprowadzając deklarowaną wysokość kosztów inwestycji do uzgodnionego przedtem z klientem budżetu. Mi się wydawało, podczas to mało realne, natomiast okazało się, że tak jest, mówię, że mamy szereg umów, które mamy tego typu zapis. I stąd żeśmy stwierdzili, że jedną metodą, a i wtedy żeśmy stwierdzili, że tam była zawsze kolejka znów wykonawców usiłujących uzyskać prawo do wykonywania projektu. Natomiast, jak mówiłem o różnicy pomiędzy warunkami wtedy w Polsce, a właśnie Kanadą, to w Polsce było troszeczkę odwrotnie. To znaczy była kolejka inwestorów proszących wykonawcę, żeby ten był uprzejmy, trzeba spieszyć im budynek. O ile pamiętam, w przypadku Teatru Muzycznego we Wrocławiu, który właśnie wygrali wtedy konkurs na teatr od operetki do Śląskiej i plac wolności. Myśmy mieli tego wyróżnienia. To wtedy to jakby nie ruszyło, ponieważ na dobrą stronę nie było wykonawcy, który chciałby się podjąć do aktywnego zadania. Prawda? Można było robić takie domy, takie proste bardzo. Natomiast robić teatr, pieniądze na to. Natomiast, czyli to była zupełnie inna proporcja inwestorów do wykonawcy. Ja właśnie stwierdziłem wtedy, że jedną metodą jest, jakby osiągnąć wymarzoną jakość budynku, jest, jeżeli po prostu będę próbował wykorzystać technikę, znaczy kontroli, to stosowaną kontroli wykonawców i kontroli budżetu. Gdyśmy to zaczęli robić od samego początku lat 90., gdyż większość tych budynków, które są najbardziej chwalone, to po prostu jesteśmy tak zwanymi nie inwestorem zastępczym, ale nie pełny nadzór techniczny budowy, jesteśmy tym, który jest odpowiedzialny wręcz za dostarczenie inwestorowi pozwolenia na użytkowanie hałupy. Także ten jakby zakres oczekiwań się znacznie rozszerzył. I są, znaczy znów. Przepraszam, ta wypowiedź nie jest przygotowana. Ja za chwilę spróbuję ją przerwać, ewentualnie poproszę Was o pytania, czy o sugestie zmiany tematu i wtedy po prostu będę mówił na inny temat. Natomiast wydaje mi się, że do tego nie uciekniecie. Tym bardziej, że również w naszym środowisku, w tym architektonicznym jest wiele osób, które twierdzi, że jest to zła droga do wykonywania zawodu. I wielu kolegów ucieka od tego, twierdząc, że na dobrą sprawę ważna jest idea projektu, ważny jest projekt. Mają w wielu przypadkach niesłychanie ważna jest jakby warstwa koncepcyjna, projekt jest najważniejsza, absolutnie zasadnicza, musi być piękny, mądry, wartościowy projekt. Głupi projekt przy dobrym wykonawcy, dużym budżecie też będzie równie długo. Ta warstwa koncepcyjna jest jakby najważniejsza, natomiast później to jeszcze trzeba zrobić. Tego nie jest sposób rozdzielać. Były środowiska, które, znaczy architektoniczne, które oddały tą warstwę jakby kontroli inwestycji, zrezygnowały z niej. To dotyczy Amerykanów i Francuzów. W pewnym momencie, w okresie prosperity lat 70. i 80. świadomie rezygnowano z kontroli inwestycji. Powstały wtedy biura, które były biura, na przykład zajmowały się tylko i wyłącznie projektowaniem elewacji. Nawet nie projektowano części technicznej. Powstały biura, we Francji jest to biura techniczne, które zajmują się przy wykonawcach w ogóle całym projektem technicznym. Rola architekta w znaczącym procencie we Francji jest w tej chwili ograniczona do projektowania koncepcyjnego tylko. Zresztą jest to ich nieszczęście. Rzadko gdzie prestiż zawodu szedł tak nisko w tej chwili naszego jak we Francji. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni znów oddali w latach 80. podczas boomu budowlanego, kiedy nie byli w stanie przerobić tego, co im się zleca, oddali nadzór nad projektami. W tej chwili sytuacja jest taka, że przeciętny przerób na głowę architekta w stosunku do lat
80. on jest mniej więcej ten sam ilości stóp kwadratowych na głowę, a zarobki są dwukrotnie niższe. Młody architekt w Stanach zarabia mniej niż pracownik na poczcie. Tak się porobiło. I później próbowano tą tendencję w roku 86 krach finansowy, tak na giełdzie, i okazało się, że inwestycji się robi znacznie mniej. I próbowano odzyskać to dane wcześniej pole. No, okazało się, że to tak jak zwykle to synywrat. Okazało się, że odzyskanie tego pola nie jest już możliwe, że zagospodarowane zostało przez innych. Także ja osobiście namawiam wszystkich od lat kilkunastu, żeby się nie obawiać tej takiej w sumie mało wdzięcznej pracy i sobie po prostu brać odpowiedzialność jako powiernik inwestora za wszystko, co jest do samego końca związane z inwestycją. Ponieważ tak na dobrą sprawę nie ma innego argumentu w relacji z wykonawcą, żeby wam w finalnej fazie realizacji projektu, kiedy dochodzi do kwestii, nie wiem, wykończenia, elewacji, gdzie wam to zrobił tak, jak wy chcecie, poza instrumentem tym, że macie, że on ma zapisane w umowie z inwestorem, że jego prace są odebrane i płacone wtedy, kiedy wy podpiszecie projekt, kiedy wy podpiszecie fakturę. To jest jedyny, bardzo prymitywny instrument nacisku finansowego. Prawda? Jeżeli ty akceptujesz tą fakturę, to on się trzy razy zastanowi, zanim ci to spieszy, prawda? Bo jest niebezpieczeństwo, że mu jej nie podpiszesz. Bo jest to zapisane w kontrakcie, więc na pewno skorzysta z tego pretekstu. Jest na... w Cannes w tej chwili budynek projekt Normana Fostera. Metropolitan Warszawy został uznany za najlepszy budynek europejski. On był publikowany w architekturze w wielu przypadkach z bardzo kąśliwymi komentarzami. Wybrzydzano, że to nie jest właściwie zlokalizowane urbanistycznie, że detal może nie ten, że czy Sir Norman Foster wspiął się na szczyty swoich możliwości. Okazało się, że wspiął się całkiem nieźle. To jest dobry budynek, naprawdę dobry. Zresztą było charakterystyczne, że po prostu stopień kąśliwości w stosunku do projektu Metropolitan był odwrotnie proporcjonalny do osiągnięć autorów komentarza. To się zwykle tak układa, że po prostu tym ci, którzy jakby stosunkowo mało sami robią, tym łatwiej jest im dokonywać ocen cudzej działalności, po prostu nie ma się obciążeń. Natomiast jest to dobry dom. I w kontrakcie, znów abstrahuję od sytuacji, że Sir Norman Foster, u którego w biurze trudno wam było też akceptować warunki, prawda? Opowiem, jak to biuro wygląda trochę. Ale w każdym razie, którego wynagrodzenie za tylko projekt architektoniczny bez części inżynieryjnej i projektów wykonawczych jest kilkukrotnie wyższe od tego, które my zwykle mamy do dyspozycji, tam w warunkach umowy z wykonawcą, firmą OHIP, było zapisane, to satisfy director, że kryterium akceptowania rozwiązań zarówno rysunków wykonawczych wykonywanych przez biuro generalnego wykonawcy, nie przez architekta. I akurat rysunki wykonawcze w części architektonicznej robiła bardzo dobra młoda polska pracownia, grupa pięciu, znaczy Dziedzielko i Miedzielski. To był zapis w umowie, zarówno jeżeli chodzi o prace wykonawcze, jak i projektowe, napisane, żeby usatysfakcjonować architekta. Super. Gdzie facet potrafi zbudować sobie pozycję, która pozwala mu, że w kontrakcie z wykonawcą na obiekt o wartości 50 milionów dolarów pisane jest, że nie jest odebrany za pracownik i usatysfakcjonuje architekta. Tam jest taki zapis. Ale on na to pracował przez trochę i słusznie mu się to należy. A jeżeli ktoś uważa, że Metropolitan jest złym budynkiem, to z prostszego trzeba po prostu dostać taki projekt i zrobić lepiej.
żadna sztuka, każdy potrafi. Znaczy ja przynajmniej na razie to jest, ja przynajmniej byłem przygotowany tę wypowiedź i zaczynam propozycję, ja bardzo jakby cenię waszą szkołę i bardzo lubię Szczecin, po prostu zostałem wpuszczony do sali, w zasadzie psa Pawłowa zacząłem mówić, także ja przerwę teraz i jeżeli byście chcieli porozmawiać o, zmienić temat, mówić nie o praktyce architektonicznej, czy aspektach pracy praktyki architektonicznej, czy tylko poznać o któryś z naszych budynkach, czy o innych budynkach, znaczy nie naszych, nie mojego biura, tylko jakichkolwiek innych, to ja z przyjemnością będę o tym mówił, jeżeli potrafił będę. A jeżeli chcecie o nartach. Słucham, to ja na razie tyle, przepraszam, przy długiego wstępu. Śmiało macie pytania do kolegi, to jest kolega nasz. Starał się odejść na wszystko, skończył się bardzo najchętniej. Mówię, jak najchętniej mówię, trzeba może glaski albo nartach. Dlaczego się na tym znam? Na architekturą staram się i cały czas nauczyć i mogę powiedzieć, że dużo się tym zajmuję, to po prostu mam tym większe wątpliwości. Tym trudniej jest mi dokonywać ocen i dawać recepty. Co byście chcieli wiedzieć? Czym się Pan inspiruje tworząc swoje dzieła? Ola. Może przyrodą? Proszę Pana, tak, przyroda może być inspiracją. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj nie ma recepty. Wydaje mi się, że każdy z nas szuka tych inspiracji gdzie indziej. Pan spytał o inspiracje w przyrodzie. No, są tam całe gałki, prawda? Ponieważ w młodości się rozchodzą, ruszać się nie mógł, wobec tego ustawionego w jakimś końcu na trawie. I obserwował na różne zwierzątka i krzaczki. Z tego wzięła się genialna architektura. Ja po prostu nie miałem tej okazji, ale i Bogu dzięki. Ale w każdym razie inspiracją są, nie wiem, oczywiście literatura, bardzo często kontekst, w jakim pracujemy. Często jest po prostu próba, nie wiem, zadawane sobie pytanie. Znaczy staramy się robić, jak to określić, żeby to nie zabrzmiało sympatycznie. Ale w każdym razie wydaje mi się, że słuchajcie, architektura jest to w jakiś sposób cały czas każdy dobry budynek jest opowiadaniem o komunikacji. Prawda? Jest problemem komunikacji pomiędzy wnętrzem budynku a jego zewnętrzem. Pomiędzy tą wewnętrzną strukturą budynku a tym, który się w budynku porusza. Prawda? Elementy budynku wewnątrz, one mogą być pewnymi wydarzeniami w przestrzeni, które po prostu sygnalizują, nie wiem, czy potrzebę pewnych zachowań, czy pewne emocje. Tak samo budynek z zewnątrz, nie wiem, zakładamy, że on po prostu powinien nieść pewien przekaz. Ja znów nie chciałbym się rozgodzić na tym, bo można mówić, że to są, znaczy próbować sięgać do, nie wiem, pewnych, nie wiem, nurtów filozoficznych, ale w tym przypadku w znaczeniach to była fenomenologia. Znów ja mógłbym jakby sięgać dalej, bo to są zamieszani w tym różni śmieszni ludzie, łącznie z Heideggerem, który był znakomity z tym, że po prostu miał fatalny już tam lepiej romans z nazizmem. Ale znaczy staramy się, żeby to jakby nie było, znaczy wydaje mi się, że po prostu chcemy, żeby za każdym razem one po prostu w odbiorze tych, którzy na nie patrzą, bo jakby pewne emocje, staramy się, żeby one były po prostu zamierzone. Znaczy jestem przeciwny architekturze, która jest po prostu jakby czystą gromadą. To wydaje mi się, że to jest nieprawda. Jest to zbyt duże niebezpieczeństwo, że to po prostu będzie przypadkowe. Natomiast jednocześnie mam ogromne wątpliwości co do. Też mam często duże wątpliwości co do nadmiernie rozbudowanej warstwy filozoficznej. Bo to też są określone szkody po prostu. No, teoria to jest niesłychanie potrzebna. Wydaje mi się, że należy dużo, przynajmniej do studiować. Natomiast też są przykłady, nie wiem, fascynują się, nie będę wolał przykładu. Dobrze. Ja mam takie dosyć przyjemne pytanie, czy architekt, powiedzmy dobry architekt w Polsce, jest w tej chwili w stanie pozwolić sobie na coś takiego jak odmówienie dużej inwestycji ze względu na przykład na problemy z inwestorem, czy na to, że inwestor za bardzo nalega na jakieś rozwiązania i w ogóle na taką praktykę
na ile inwestor stara się wepchnąć w tej chwili swoje jakby pomysły na to, co chce wybudować. Super. Nie wiem, skąd ty używasz takiej formy? Co znaczy inwestor wepchnąć? Inwestor nie jest. Ja właśnie, bo ja nie mam pojęcia. Inwestor nie jest definiowany. Inwestor ma prawo jakby definiować swoje oczekiwania. Inwestor, ty inwestujesz w projekt swój czas, swój talent, swoją wiedzę wyniesioną z uczelni. A inwestor często dorobek całego życia. Ty jesteś zainteresowany powodem próżnością, tym, żeby po prostu stworzyć dzieło swojego życia. Inwestor chce na tym zarobić i wolno mu. Prawda? Bo jego zawodem jest po prostu obracanie pieniędzy. Teraz, czy on może coś, czy architekt w Polsce może odmówić, jeżeli chce się od niego chłamać? Może. I to się zdarza. Jednocześnie wydaje mi się, że nie można używać argumentacji, bo inwestor chce na mnie coś wymusić. Obowiązkiem nas jest mieć inwestora przekonać do swoich racji. Jest to też element zawodu. Natomiast sukces największy jest wtedy, jeżeli uda ci się przekonać inwestora, że twój pomysł został ci podsunięty przez niego. To jest największy sukces, ponieważ możesz zrobić piękny dom nie mając pieniędzy, jak nie jest mały budżet. Prawda? Możesz zrobić super dom mając kiepskiego wykonawcę. Zmusisz go, żeby to zrobił. Zbankrutuj, ale zmusisz. Na przykład, jak masz silną pozycję w kontrakcie, możesz mu rozbierać kawał kołby na zasady. Aż się nie nauczy. I można. Mamy tak takie przykłady, doświadczenia właśnie z podwórka własnego. Ale jak inwestor chce brzydki dom, to będzie miał. Jak się zawsze, prawda? Ale to jest elementem zawodu. Jesteście tego uczeni. Przekonać go. Jak powinno być dobrze. I on powinien wam uwierzyć. Elementem krytycznym jest gwarantującym sukces zawodu jest godność. I wasza umiejętność logiczna, również argumentacji, dokumentowania swoich racji. Powinien wam uwierzyć, powinien wam zaufać i przyjąć waszą radę, jak zrobić to dobrze. Problemem jest, że wielokrotnie, nie, bo to się wszystko jakby rozejrzeć wokół, prawda, że no, w sumie większość tego, co jest budowane, to jest przez nas projektowane. Ja nie wiem, nie zachwycamy się wszystkim, mówiąc delikatnie, ale to jest, są nasze projekty. Wobec tego bardzo często, jeżeli inwestor ma czasem, ma do nas jako do grupy zawodowej, ma się pretensje, bardzo często jest ku temu uzasadnione. Często jesteśmy nie do końca, nie najlepiej wykształceni, nie do końca przygotowani do wykonywania tego zawodu. I wtedy inwestor ma rację, wtedy uzyskuje często silną pozycję. Wydaje mi się, że jest w tej chwili, jako grupa zawodowa pomału odzyskujemy naprawdę właściwą pozycję. Są pracownie, które w tej chwili, jak sądzę, mogą już, mają pozycję pozwalającą im na pełnoprawną dyskusję z trudnymi inwestorami. Natomiast taką pozycję, no po prostu jest to kwestia no, jak lat doświadczeń pracy. Natomiast inwestorowi wolno jakby wybrzydzać, wolno mieć różne głupie pomysły, bo go nikt nie uczy być dobrych. Natomiast naszym obowiązkiem jest umieć go przekonać do swoich racji i to tyle. Jak pan ocenia system edukacji architektonicznej w Polsce? Znakomicie, to znaczy znowu sobie. Ja dziewczę miał 32 lata, 33. I teraz jak polski system szkolnictwa ma szereg felerów, ma całą masę patologii. Natomiast nie wiem, czy jest to pocieszające, czy nie, że tak jest wszędzie na świecie. Jest wiele szkół bardzo średnich,
bądź z czasem bądź jak ja. W listopadzie wracałem przez Mediolan do Mediolanu przez parę dni, gdzie spotkaliśmy syna mojego bliskiego przyjaciela, partnera przez lat kilka, który jako stypendium Sokrates dostał na tamtejszej uczelni architektonicznej i dostał na pół roku, gdy po dwóch miesiącach wyjeżdża, mu szkoda tracić czasu. Był tam tak niski poziom. Także jak oceniam, to znaczy wydaje mi się, że za każdym razem ważne jest po prostu z kim pracujesz i co ty chcesz, czego ty chcesz się nauczyć. Natomiast jestem z tą szkoły lepsze, szkoły gorsze są ci, którzy potrafią przekazać coś lepiej, coś gorzej. Są tacy, którzy mają znakomity dorobek zawodowy, nie potrafią o tym mówić, nie potrafią jakby wyjaśnić, dlaczego udaje im się osiągać, nie wiem, sukces w praktyce zawodowej. A są jednocześnie znakomici nauczyciele, którzy jakby nie budują, natomiast mają bardzo bogatą bazę teoretyczną, jakby naukową, intelektualną, żeby to nie ma celu. Pytanie wzięło się stąd, że mi się wydaje, że większość ludzi nas tutaj na tej sali, jak opuścimy mury tej uczelni, to będziemy mieli duże problemy ze znalezieniem pracy na rynku. I, będzie to dotyczyło w granicach, nie wiem, pewnie 80% architektów w Polsce kończących szkołę. I taki sam procent, taki będzie miał problemy w uczelniach europejskich. Jeżeli masz szkołę w Wenecji, gdzie masz na pierwszym roku 4000 studentów i masz we Włoszech takich uczelni X o takiej wielkości, gdzie masz kontakt z prowadzącym raz na nie wiem, miesiąc czy raz na 6 tygodni, jak masz dużo szczęścia, to jest to w sumie później, nie w tych samych Włoszech, to masz znakomity design, masz świetne knajpy, które też prowadzą architekci, prawda? Masz najlepsze włoskie buty, też projektowane przez architektów. Masz Vinifari, też zdaje się kończył architekturę, to jest najlepsze. Ferrari jest projektowane przez niego, Pajero projektowane przez niego i tak dalej, i tak dalej. Jest to znaczy cały niesłanie wszechstronny. Także nie wiem, może się scenografii, może się zajmować projektowaniem wnętrz, no lepiej niż osoby uczone tylko i wyłącznie projektowaniem wnętrz na akademiach sztucznych. Tak. To umie, nic jeszcze nie. Tak nie, ale przynajmniej bądź optymistą. Nie, to jest problem każdego. No. To nie dotyczy architektury. Jesteście obozem naszej przemaktywności, waszych przed lat 20 paru. Ja mam synów w waszym wieku. Jeden skończył medycynę, drugi jest na prawie. I poczytajcie w prasie, nie piszą o korporacyjnych barierach w architekturze. Nie ma takich. Sam zaprasza, pan zapiszcie się tam. Nikt was się zapisać nie chce i cały czas jak idę na zadania sarpowskie, jestem zaliczony do grupy młodzieży, przecież to się można zająć. Tak jest. Także nie macie tego typu barier. Nie będziecie znów w medycynie, kończąc trzecią oceną w Polsce medycyny, zarabia się 2,48 zł za godzinę. Brutto. I tak jesteście w dobrej sytuacji. Ja chciałem zapytać w takim razie, bo pan wcześniej stwierdził, że pana pracownia jest 50 osób pracuje, jedna osoba jest spoza Warszawy. Chciałem się zapytać w takim razie, czy to faktycznie jest tak, że... Piotr Żabicki jest z Polityki Śląskiej. Chciałem się zapytać, czy faktycznie to świadczy o tym, że istnieje coś takiego jak Warszawska Szkoła Architektury? Nie jest tak. Nie ma czegoś takiego jak Warszawska Szkoła Architektury. To znaczy kiedyś takie coś być może istniało, natomiast jest to pewien stary. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. Jak dla sytuacji naszej pracownicy jakby zupełnie inny. Warszawska Szkoła Architektury wiązała się kiedyś z pewnymi nazwiskami. I to jest przeszłość. Nie wiem. Być może koledzy z Warszawy się na mnie tylko trochę obrazili w tej chwili, natomiast uważam, że jest to przeszłość. I w tej chwili trzeba uczelniach, którą ja reprezentuję, ona nie skupia osobowości, które mogłyby powiedzieć, że okej, my stanowimy warszawską szkołę architektury. No tak nie jest. Ja akurat tym przypadkiem karę własnych miast, ale tak w ocenie tak to wygląda. Natomiast dlaczego
dlaczego akurat u nas pracuje w większości nasi wykonawcy, nasi, to znaczy Ewy i moi. Ja uczę 32 lata, profesor Ewa Kuryłowicz, genialny nauczyciel, uczy 26. W tej chwili w mojej pracowni, w moim zakładzie na uczelni pracuje Paweł Grodzicki, Marcin Gącikowski, jeszcze z moich byłych studentów Grześ Stiasny, mój był partner Kuba Pacorek. Z Ewą pracuje 3 osoby od nas pracowników. Po części przenosimy pracownię na uczelni. Miałem moment, kiedy chciałem być prywatnym w szkole architektury. Parę lat temu do mnie konflikt musi być to. I słowa rehabilitacji bronię w Krakowie. Ale w każdym razie po prostu inaczej. Staramy się, znaczy ja staram się, żeby to, co jakby robimy w biurze, żeby było jakby spójne intelektualnie. I to wynika z czystego lenistwa, prawda? Jest to jedną z rzeczy, to jest lenistwo pcha świat do przodu, prawda? To jest rzeczą naturalną, to jest w każdym z nas. I jeżeli, po prostu staramy się, żeby dołączali do nas ludzie, którzy w zbliżony sposób myślą. I co roku, ponieważ często przechodzą studenci przez, nie wiem, pracują zawodnie, pracują, robią projekty u niej. Jeżeli widzimy, że ktoś jest czymś sympatyczny, chcemy z nim pracować, myśli w zbliżony sposób, to go zapraszamy do siebie. I w ten sposób wielu rośnie, także jest to w jakiś sposób w okoliczności. Znaczy łatwiej jest mi rozmawiać z kimś, kogo uczyłem wcześniej, kogo znam, niż z kim się spotkam po raz pierwszy. Także, ale to nie jest nic jak reguła. W tej chwili mam na praktyce osobę z Białegostoku, z... Tak, jedną osobę, która nie jest u nas na uczelni. Tak więc tego, a tak się po prostu porobimy. Dla mnie jest to jakby konsekwencja pewnej schizofrenii, to znaczy w równoległej, intensywnej pracy na uczelni, intensywnej praktyki zawodowej, to czy załóżmy i jeby i mnie. I jest nam jakby łatwiej w tym momencie poszukiwać naszych współpracowników, którymi uczymy ten kontakt do tych czasów. Ja mam dwa pytania, jeśli można. Chciałbym się jakby odciąć na razie do tych spraw, jeżeli chodzi o gminę. Chciałbym zapytać, jak pan uważa, na ile przestrzeń potrafi determinować zachowania odbiorcy, czyli konsumenta? A drugie pytanie jest takie, jak pan uważa, czy zasadne jest projektowanie jakby antyfunkcjonalne, taka jawna jakaś prowokacja, na przykład w Japonii projekt papierowych skronów. Znaczy papierowych są już siwierubami, że? No tak. To nie. To znaczy, na ile przestrzeń może determinować, znaczy być w kształtuje świadomość, przestrzeń determinuje zachowanie. Znaczy wydaje mi się, że tak. To znaczy jest, znaczy właściwie zorganizowanie przestrzeni w jakiś sposób biologicznie zachowane. Uważam, że tak. I w tym aspekcie architektura ma po charakter jest działaniem, znaczy ma również aspekt dydaktyczny. Uczy pewnych zachowań, wymusza pewne reakcje. Dobra architektura. I dobra przestrzeń publiczna. Nie wiem, przynajmniej największy prostor, będzie miał wahania, jakby nie wiem, z rzuceniem z krótkiego banana na podłogę w holu. Dobrze zaprojektowanym, świetnie utrzymanym. Zrobi to bez wahania na ulicy, czego też robić nie powinien. Natomiast czy architektura może być z definicji niefunkcjonalna? Nie, bo jest po prostu głupia wtedy, jest bez sensu. Jest wtedy, ma efekt tylko plastyczny, przestaje być tylko architektura. To znaczy mówisz o Japończykach, myślisz Gierbany. To nie wiem, czy to jest dobry przykład. Ten facet po prostu próbuje tworzyć, przepraszam, funkcjonalną architekturę, rozwiązywać pewne wręcz problemy społeczne z architekturą przy użyciu określonego materiału. I osiąga znakomite efekty. Okazuje się, że ten materiał właściwie wykorzystany jest po prostu znakomity w określonych warunkach klimatycznych. To jest też ważne. Japonia w tym przypadku jest trudnym przykładem. Nie wiem, czy macie świadomość, że na przykład Japonia jest krajem, w którym koszty inwestycji są bez znaczenia w ogóle. Na przykład w Tokio, w dużych aglomeracjach. Wiecie, z czego to wynika? W Polsce, znaczy w Warszawie, znaczy w Europie przyjmuje się, że koszt terenu
on, jeżeli przekracza skalę różnych miejscach 10, 15, 18, 20% kosztów inwestycji, może uczynić inwestycję nieopłacalną. W Tokio koszt gruntu nigdy nie przekracza, koszt budowy nie przekracza 10% kosztów inwestycji. 90% i wyżej procent kosztów inwestycji to jest koszt terenu. Tak on ma wartość. Tak? Czyli jeżeli ja przekraczam inwestycję o procent X, na przykład 5, 10, 15, to cały czas jest to procent w skali całości kosztów. Także to jest troszkę inaczej. Natomiast ja twórczości Grubana bardzo lubię, bardzo cenię. To jest to, że facet potrafi jakby przekonać do użyteczności zwykłych, zaczął od tych tub papierowych i że to faktycznie zadziałało i rozwiązało problem mieszkań, nie są tylko mieszkań dla ludzi, to jest super. To wygląda jeszcze, że cała Japonia jest papierem, przecież te domy są papierowe, z patyki i papier. Znów, ze względu na bardzo różne rzeczy. Inna kultura, inny klimat, szereg innych rzeczy. Tego nie sposób przenosić na grunt europejski. Wszystko nie mogę wiedzieć żadnej głupoty, tak? Ja mam takie pytanie a propos tego przenoszenia stylów i mieliśmy takie od was, kiedy właściwie to nadal trwa, kiedy fascynujemy się tą kulturą, szczególnie japońską, dużo się tego pojawiło i teraz to dużo mocno oddziaływuje na Europę, to mocno oddziaływuje na Stany Zjednoczone. Czy nie jest tak, że te wpływy różnych kultur tak się mieszają, że zaczyna się tworzyć jakiś absurd, że znaczy, to jest nadal pytanie. Czy jest tak, że architekt z Wielkiej Brytanii na przykład bez problemu może przyjechać tutaj i zaprojektować budynek? Czy architekt japoński może bez problemu stworzyć chociażby wejście do Louvre stworzył? Bo widać, że może, natomiast dobry, tutaj jest to zasadne. Dobry, tak. Natomiast jest to trzeci urzędny architekt, który nie może znaleźć roboty w Austrii, Danii czy w Jugosławii i przyjeżdża i szpeci. W Szczecin macie taki przykład. Czy Warszawę, to nie powinno tak być. Natomiast tak jest nieczyść. Które się z tym łączy, czy jest coś takiego, trochę pan zna, wydaje mi się, środowisko uczelniane w Polsce. Czy jest tak, że mamy jakieś coś innego w Europie niż inne uczelnie? Czy student polski jest w stanie czymś zaskoczyć? To jeszcze wrócę jakby do tych rzeczy. Mówi, że mamy w tej chwili w Polsce dużo wpływów japońskich, co nie wiem, znam też dobrze to, co się dzieje w Polsce, nie widzę wpływów japońskich. Nie wiem, czy w Polsce, ale jest takiego okres fascynacji troszkę. Ponieważ Japonia ma znakomity system edukacji, ma ogromną kulturę pracy, ma wytworzone od lat ogromną łatwość dostępu do wszelkich informacji. Po prostu znakomitych architektów, prawda? Którzy w pewnym momencie są, ponieważ tam się buduje technicznie stosunkowo niewiele, prawie wszystko zbudowane, po prostu budują na świecie, są ekspertami architektami. Mamy te rzeczy znakomicie, natomiast to są wszystko niesłychanie wartościowe rzeczy. Teraz ja mam, nie wiem, rozumiem, że to dotykasz problemu, czy architekt angielski, czy japoński w Polsce, czy na mnie ze Szweci, które od razu przenosząc na nasz grunt, to wstrętną, nie wiem, taką produkt globalizacji i swoje nawyki kulturowe. Nie, jeżeli jest to dobry architekt myślący, to on po prostu będzie potrafi się rozejrzeć, znaczy poznać miejsce, w którym pracuje, zastanowić się nad lokalnymi jakby uwarunkowaniami, nad kontekstem i stworzy wartościowy budynek. Dobry architekt. Ale znaczy tak się składa, że w wielu przypadkach ci dobrzy, oni są często zajęci u siebie, a wyjeżdżają ci troszkę gorsze. Tak to się też. I przykłady tej twórczości są również w życiu. Czy jesteśmy w stanie czymś... Wydaje mi się, że tak. To znaczy jeszcze jakiś czas temu, to jest ogromna szkoda, byliśmy krajem, który uczył świetnie rysować. Byliśmy jednymi z lepiej rysujących na świecie. W tej chwili niestety jest to ogromna szkoda, to jest wasza wina.
Wy się nie chcecie uczyć rysować, klepiecie tą gównianą klawiaturę. To nie zastąpi rysunku, umiejętności zrobienia trójwymiarowej modeli. Jeżeli pytasz, że dobre uczelnie, te najlepsze uczelnie, cały czas na świecie egzekwują prawdziwy model, dając co prawda studentom możliwość wykonywania tych prawdziwych modeli w prawdziwym materiale, czasem w skali 1:1 elementów budynku. Także kiedyś potrafiliśmy znakomicie rysować. W tej chwili to schodzi trochę na margines, a ogromna szkoda. Wydaje mi się, że my jesteśmy generalnie rzecz biorąc jako szkoła od początku tego wieku istnieje poziom na szkoły inżynieryjne i szkoły artystyczne. I wydaje mi się, że polska szkoła to jest szkoła taka zdecydowanie inżynieryjna. Jest, i my potrafimy faktycznie, wiemy jak jesteście uczeni, jak się te rzeczy buduje, z czego się taki dom składa i co zrobić, aby działał. Czasem, jeżeli to jest położony nacisk tylko i wyłącznie na to, niestety poważnie to ogranicza wasz aspekt kreacyjny. I to wtedy jest niedobrze. Czasami wydaje mi się, że w niektórych szkołach jest zbyt mały nacisk kładziony na całą tą warstwę intelektualną, która powoduje, że jednak nie tylko jakość tam działa i jak nie cieknie, ale przy tym jest jeszcze, nie wiem, niesie jakiś świadomy przekaz, ma wartości wyższe niż tylko duże sprawności. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli jakaś platformia poszukuje tego aspektu, to mamy, jesteśmy porównywani. Natomiast zwróćcie uwagę, że za chwilę będzie pełna swoboda jeżdżenia. Ja namawiam jakby wszystkich, żeby po skończeniu szkoły u nas, no oczywiście jechali, pracę mi doszły 4 osoby, 2 pojechały do Szwajcarii, 2 do Holandii, wrócą 0, mądrzejsze o trochę. Mam u siebie w tej chwili, mam więcej niż jedną osobę, przynajmniej w tej chwili od pół roku pracuje dziewczyna, która nie została przyjęta na uczelnię w Warszawie, skończyła techniczną szkołę architektury w Curychu, jedną z najlepszych uczelni, pracuje w tej chwili u nas. Z kolei nasza studentka i dyplomantka pracowała u nas przez 2 czy 3 lata, skończyła naszą szkołę, zrobiła dyplom, pojechała na stypendium do Curychu i w tej chwili pracuje u konsekademerą. To się wszystko mieszka. I za chwilę będzie niepełna swobodę poruszania się po świecie i nie będzie. Właśnie, czy kiedy zrobi się ta swoboda, to my jesteśmy ich w stanie czymś zaskoczyć? No ja rozumiem, że ona już jest, ale czy jesteśmy na tym pomyślani, że właściwie no, oczywiście możemy być dobrze lub nie, ale jakby nie ma... Zawsze, nie, jestem bardzo często pytanie, jak oceniasz obecnych studentów, są do studentów sprzed 5, 10, 15 lat. Czemu zawsze tak są. Zawsze, i to dotyczy każdej profesji, zawsze masz na 100 osób, masz, nie wiem, 10, 15, 20 faktycznie zdeterminowanych, żeby wykonywać ten zawód dobrze, chcących się nauczyć. Nigdy nie więcej. I te 10, 15, 20% ma szansę zadziwić świat, przy tym, jeżeli się będzie chciało dalej uczyć i ciężko pracować i zdobywać doświadczenie. I te 10-15% z was jest porównywalne z tymi najlepszymi 10-15% ludzi z innych uczelni europejskich. Nie ma różnicy. Chciałem zapytać, co to znaczy ma zadziwić świat? Czy Polska się, która potrzebuje awangardy, żeby ten świat zadziwić? Znaczy nie, ja przepraszam, powiedziałem to w trochę innym znaczeniu. Nie po prostu, żeby zadziwić świat tym, że po prostu proponujemy coś udziwnionego. To absolutnie nie w tym znaczeniu. Zadziwić świat, powiedziałem w takim myśleniu, że po prostu zrobić karierę w świecie, po prostu skupić na sobie uwagę nie tylko w dumnym mieście Szczecinie, ale może gdzieś dalej. Także to w tym znaczeniu. Natomiast czy polska architektura potrzebuje awangardy? Każda architektura potrzebuje awangardy. Ponieważ gdyby jej nie było, to byśmy się cofali wstecz. Zwróćcie uwagę. Ja skończyłem szkołę w 72 roku. Prawda? I znaczy było to wkrótce powstanie Pompidou i mówiło się w ogóle, że architektura. Później jak żeśmy robili projekt zrobiliśmy projekt terminalny na Okęciu, już to później był zmieniony zupełnie, to zarzucono naszemu projektowi, że my jesteśmy kosmopolityczni i sięgamy do nowego nurtu high-techu, jak Centrum Pompidou. Znaczy autor tej, to z
znaczy znane wówczas bardzo nazwisko w Polsce, architekta, który cały czas jest niesłychanie dumny z tego, co kiedyś zrobił, czy nikt nie pamięta, zapomniał, że dostępny gdy powstał 15 lat wcześniej. Ten architekt właśnie przychylił z lekko już półpadkowy. Ten Rodgers już projektował wtedy inaczej. Teraz później pewnie zwróćcie uwagę, byliśmy wszyscy zafascynowani postmodernizmem. Prawda? Okazało się, że architektura jest taka łatwa. Uczek sięgnąć w jakiś archetyp z przeszłości jest takie ładne. Prawda? Nikt nie zwrócił uwagi, że po pierwsze na dwie rzeczy. Po pierwsze najłatwiej to się budowało w Kalifornii, bo nie pada, jest ciepło i wszystko zdychnie. Prawda? W innych warunkach klimatycznych troszkę gorzej. I dopóki to był 1, 2, 3, prawda, obiekty, to było wszystko fajnie. Taki jeden przy drugim wyglądał po prostu śmiesznie. To zniknęło. Już nie ma, dalej jest jeszcze jedna rzecz, że to wszystko wiązało się z pewnymi nurtami filozoficznymi. Czyli uwaga, że jeszcze mówić, nie wiem, jak sięgniecie do literatury sprzed lat 10, to każdy chciał być ekonstruktywistą. Prawda, cały czas, ci najwspanialsi przedstawiciele dekonstruktywizmu cały czas na świecie działają. Ale tak naprawdę, rzadko kto wie, że to w sumie przykład nurt filozoficzny, niesłychanie mądrej filozofii, bardzo trudny. Która znów jest przynajmniej aktualna, mówię o Derridzie. I ja dam sobie łeb uciąć, że dla 99,9% tych, którzy próbowali swoich sił w dekonstruktywizmie, on wiązał się tylko i wyłącznie z geometrią, a nie pewną myślą filozoficzną, prawda? Nie wiem, Eisenman, może Czumi, oni tam mogli rozumieli, wiedzieli o co chodzi. I ci zrobili naprawdę karierę, a resztę to się tak śmiesznie wygląda. I to tak, się toczy. Ten czas biegnie bardzo szybko. Czy odpowiedziałem na pytanie? To jest fantastyczne. No także nie wiem, wydaje mi się, że słuchajcie, jesteście w niesłychanie szczęśliwej sytuacji. Macie otwarty świat, macie pełny dostęp do tego wszystkiego, do czego mają dostęp wasi koledzy z innych uczelni. Znaczy wklikać tam www.blebleble i wiecie wszystko. Prawda? Nie ma problemów paszportu, nie ma problemów granic, nie ma. Pieniądze są niemalże te same. Mogę mówić, że na pierwszy paszport czekam 14 lat. Czasy się lekko zmieniły. Także przyszłość jest przykro. Ja mam pytanie co do literatury. Jakie pozycje by Pan nam polecił do przeczytania? Studentów, którzy by chcieli... O Boże. Panie, to ja ostatnio bym poproszę o danie listy, nie będę przecież, danie listy lektur dotyczących zagadnień praktyki architektonicznej. Ja podam kilkanaście pozycji, które się dało zebrać, uważam za bardzo wartościowe. Także nie, no, nie mogę się podać przynajmniej jednej książki, bo ja należy, znaczy, należy czytać. No, my bardzo lubimy różne klasyfikacje, prawda? Dzielimy się na ten, nie wiem, wysoki, niski, prawda? Nie wiem, ciemny, jasny, blondynka, nie wiem, brunetka. Prawda? Natomiast wydaje mi się, że jest znakomita kategoryzacja, czyta, nie czyta. Należy czytać. Ja bym chciał jeszcze nawiązać do pańskiej architektury. Chciałem się zapytać, czy jest budynek, z którego jest pan niezadowolony? No nie sądzę, żeby z projektu był pan niezadowolony, bo on po prostu nie powstał, ale może z tego, jak on finalnie wyglądał, bo to przez nie. To, że się... Tak, nie, nie wiem. Znaczy, jest to akurat tych historii, znaczy o tym, że jak się spotykają architekci, mówią o historii, pozwolić. Jak ktoś im zniszczył życie, bądź tam sobie. Nie ma. Jeżeli ktoś ci zepsuł, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Po prostu nie popełnił, ty popełniłeś błąd. Po prostu cała, bądź jakby praktyka architektarza, ta literatura jest taka, przy pani Bella Kahn, to jest teoretyk praktyki architektonicznej, Amerykanka, projektant, ona wykłada stąd. I ona taką bardzo ładną definicję. Znaczy, co to jest praktyka architektoniczna? To jest zespół umiejętności, która jakby pozwala przeprowadzić projekt przez kolejne fazy jakby jego tam wstawania, ideę projektu i koncepcję, przez kolejne fazy realizacji bez straty dla jakby tych bazowych wartości.
Także nie, to jest po prostu wasz obowiązek zawodowy. Umieć, jeżeli coś wymyślisz, wyegzekwować po prostu tak, akceptację, zaprojektować to w warstwie technicznej, tak żeby się dało zrobić, wyegzekwować egzekucję. Jeżeli ktoś mi tłumaczy, że, a to jest najczęstsze, przepraszam, 60, nie wiem, nie chcę mówić ile procent, koleg praktykujących architektów, jeżeli pytasz się, a co ostatnio robiłeś, a to, to ale wiesz, to zamienili mi tam, to mi zrobili krzywo, no to się przyjemnie. Twoje. Niczyja inna. Co? Ja jeszcze chciałbym nadrzucić pytanie. No. Czy jest budynek, z którego jest pan szczególnie zadowolony, dumny, czy są to wszystkie po prostu? Z którego? Znaczy, który z nas jesteśmy najbardziej zafascynowani? Tym, jak tym pracujemy. Tak. Nie, to znaczy, powiem, że zupełnie autentyczny. Znaczy, jak wyruszyłem jak pewnej zasady, którą staram się wszczepić, nie wiem, czy swoim studentom, czy w pracowni, co no, pewnie jakby byli na moi współpracownicy, partnerzy, ja miałem pewnie grupę architektów, którzy razem z sobą pracują, którzy od jakiegoś czasu ze mną wytrzymują, co też nie jest proste i też nie jest łatwe. To jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast są znakomici, są niesłychanie utalentowani współtworzą ze mną profil. To taką żelazną zasadę. Tak jak jest w medycynie, wszystkim nie zaszkodzić, to wiem, kiedy w architekturze nie zrobić pierwszego złego domu. Po pierwsze jest pierwszy. Nie zrobić pierwszego złego domu. Zwróćcie uwagę. Jesteśmy krajem ludzi, gdzie specjalizują w protestach, w pretensjach i w zbrojnych powstaniach. To są nasze specjalności narodowe. Robimy dużo domów, że najrzadziej ktoś mi mówi o nich, czy je komplementuje moim własnym otoczeniu. Jest to jakaś taka cecha po prostu. Nikomu przez gardło nie chce przejść, że to jest fajny dom. A częściej ktoś właśnie mówi, że on tu by coś poprawił. Ale czy to było jakby zasadę, że przede wszystkim nie, natomiast jeżeli byśmy zrobili jeden zły dom, to dam sobie łeb uciąć. Mi go wypominano przez lata. Byłoby niebywałą satysfakcją dla wszystkich. No tak jest ten świat zrobiony dla szczegółów. Także wydaje mi się, że po prostu jakoś to... Nie, staramy się, żeby po prostu te wszystkie domy były w miarę spójne i żeby nie zrobić pierwszego złego. Leczymy pokazki dom na, nie wiem, był publikowany dawno na Królewskim. Ten budynek Centrum Królewska, taki zagięta karteczka papieru, ten ostatni architekt, który dostał teraz nagrodę, jeszcze będą pokazywali. Życia w architekturze. To był dom, w którym żeśmy wygrali konkurs, dostaliśmy zlecenie, zrobiliśmy projekt koncepcyjny, dokonaliśmy go prezentacji, prezesi obaj, to były dwie duże firmy, na 50%, pomieścili sobie to za biurkiem. Dostaliśmy za to pieniądze. Poszedłem po wakacjach, uczyłem, stwierdziłem, że jest tak niebywale eksponowany. Ten dom jest po prostu zły. Że to jest zły projekt, znaczy nie zły, przeciętny, czerpny. Po prostu takie domy są. I on jest... To nie jest pełna odpowiedź na pytanie. I mogę powiedzieć, że rzadko co kosztowało mnie tyle zdrowia, tyle zabiegów, żeby tym facetom wytłumaczyć, że z przyczyn, których ja do końca nie mogłem wyjaśnić, należy dokonać, w oparciu oczywiście o ich sugestie, drobnych korekt projektów, które spowodują, że jest całkiem różny. Nie ma cienia wspólnego z koncepcją, którą zaakceptowali za kół pierwotny zakresie. Natomiast stwierdziłem, że panie nie. Tego nie można tak zostawić, bo nas po prostu coś zwiększyło. Nas po prostu zmierzyło. Zbyt dużo satysfakcji dla przyjaciół sympatyków. Nie. Że musimy to zmienić. Udało nam się, gdyby nawet większe ćwiczeń dyplomatycznych było to, żeby doprowadzić do totalnej zmiany koncepcji, już uprzednio zaakceptowanej przez klienta i pozostać w terminie i w budżecie. I żeśmy zrobili to oczywiście cały czas w ramach kosztów opracowania. Natomiast uznaliśmy, że nie wolno w tym miejscu postawić domu w sposób oczywisty przeciętnego. Wiem, że odpowiedziałem na pytanie. Chciałbym wiedzieć, jak wygląda praca
biurze, po kolei jak to... Słuchaj, nie przepraszam, nie mogę odpowiedzieć. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że... Nie, to jest... biuro jest, nie wiem, około 50 osób. Nazywa się Kuriewicz and Associates, kiedyś była APA Stefan Kuriewicz. Natomiast Associates to jest w Rzeszmy Kalikowskiej nazwa. Natomiast w Associates, ale na polski się przekłada jako towarzysze. Próbowaliśmy się sięgnąć po francuski, ale to jest collaboration, czyli kolaboranci. Także musieliśmy zostać przy nazwie angielskojęzycznej. Czyli jest moich 7 asocjantów. Są to koledzy, którzy ze mną pracują po już kilkanaście lat, bądź kilka. I zespoły są jakby stworzone wokół, znaczy on ma zawsze każdy z nich 3, 4, 5, czasem 10 jeszcze młodszych pomocników, spośród których wyłaniany jest z kolei, znaczy oni są też na naszych drugach filmowych, tak naprawdę starsi projektanci. I zespoły są jakby wokół nich tworzą, tak to jest zorganizowane. I taki zespół prowadzi projekt. Czasami taki to się łączy zespół po 2, po 3, jak w przypadku czy Mariny, czy Ekoparku, czy Fokuski. To jest kilka zespołów pracujących razem na projekt, czasem jest kilkanaście osób. Czasami byliśmy przy Ekopark, żeśmy bardzo nie chcieli wtedy powiększać tyle jednocześnie. Baliśmy się efektu, że był synowa, prawda, że efektu zbudowania sypialni złożonej z takich samych klocków. To jest obszar 18 hektarów i żeśmy zdecydowali, że właściwie jedną metodą, znaczy, ponieważ no, to jest nieszczęście. To jest, nie miałem możliwości jakby w sposób sztuczny zmienić sposobu jakby myślenia osób, które ze mną współpracują, skoro sami konsekwentnie już tam uczyli myśleć tak. Wobec tego i znów wychodzą z założenia, że w sumie wartość miasta to jest proporcjonalna różnorodność oferty, jaką to miasto niesie. Myśmy uzgodnili z inwestorem, że ten teren ekoparku, który mieści 2500 mieszkań, budowany w 22 zespołach, więcej po 100 mieszkań każde, że my do części tych projektów będziemy zapraszali architektów z zewnątrz. Dlatego, że było założenie, że mamy współdział w decydowaniu, kto my. I wszystkie te projekty są wykonywane, jakby mamy główne zlecenie od inwestorami, zlecamy to innym biurom architektonicznym, wkłaniamy do tych konkursów, zapraszamy przez nich. I stąd ten projekt jest zaangażowany, nie wiem, czy gromarka Donikowskiego, Grupa 5, Andrzej Bulanda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak jest zorganizowane w kwaterze? Czy na przykład kiedy się robi w takim... Mnóstwo budujemy model. Oczywiście każdy ma ten telewizor, każdy ma komputer. Natomiast staramy się, budujemy bardzo dużo modeli, szczególnie rowerów. Tak. Oczy. Rysujemy również tak. Budujemy dużo modeli, mamy... nie mamy, bibliotekę mamy duże, takie pokoje dla piwnicy z wyskatowanymi próbkami. Trudno powiedzieć, ja jestem bardzo niezadowolony z organizacji swojego biura. Jest na pewno teraz. A zarywacie nocki, czy są zarywane noce? Słuchaj, staramy się nie, autentycznie. To znaczy, to się zdarza, jeżeli jest też zespół, tam 8 czy ileś, to przynajmniej no, któryś z nich raz na 2 miesiące musi popracować tydzień po południu. Staramy się, zaczynamy pracę przed 9. Kończymy o 5, mamy przerwę 45 minut, 8 godzin pracy. Nadto staramy się nie pracować po południu, nie pracować w dniu. Po prostu uważam, że należy pracę tak zorganizować, żeby nie być zmuszonym do pracy na cały weekend, bo po prostu już jest zbyt piękne, żeby... Ja przepraszam, ja swego czasu miałem cały czas jakąś tam kondycję, swego czasu miałem zmieniam pojaźnik, jakby nie wytrzymywał mojej kondycji. Z niezrozumianego zamiłowania do pracy po nocach, ale w każdym razie stwierdzam po prostu, że życie jest tam fajne. Należy po prostu tak starać się pracować, zrobić swoje godziny pracy. Nie ma tego. Biuro Sernomana Fostera, 600 osób w Anglii pracuje na 3 dni.
czasem się zmienia, ludzie przychodzą, siedzą na nic. Tak samo w tym roku, bo byłem w pracowni dwa razy, to też przy deskach się zmienia. Zresztą może kiedyś raz też tak będzie. Sam Norman Foster niewiele nawet o nich wie, bo jest to jednak... Nie potrafię ci powiedzieć. Tak, 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 Norman Foster robi biuro w Lidzkiej, ma jeszcze biuro w Szanghaju, ma biuro w Berlinie, biuro jeszcze biuro w Stanach. Wobec tego poważnie wątpię, czy jest w stanie zaangażować się osobiście do końca w każdy z projektów. Biuro Bench ma biuro... W Niemczech masz biuro blisko osobowe. Także to... Znaczy nie sądzę, żeby w każdym projekcie był w stanie zamierzać do końca. Jeszcze takie jedno pytanie. Patrząc na nasze miasto, no są niektóre zbrodnie w centrum miasta popełnione, tak? Centra handlowe w centrum miasta, takie rzeczy. I przyjeżdżąc tam po Polsce i po świecie też, zauważał takie zbrodnie w innych miastach i takie pytanie, czy... jak pan uważa, czy da się wyeliminować rządze pieniądza po prostu w procesie właśnie inwestycyjnym? W sensie, nie, powiem się, stopą procesu inwestycyjnego sobie nie ma. Jest taka historia, praktyka, którzy też próbując jakby zagwarantować sobie, znaczy zwiększyć szansę na skutek, zacząłem jakby szukać, znaczy znalazłem taką bardzo fajną statystykę. Bardzo fajną statystykę mówiącą o kryteriach, w oparciu o które są zatrudniani architekci. Wyczerpane są. To zrobiono kryterium wzdłuż wśród około 600 biur w Stanach Zjednoczonych, instytucji zajmujących się inwestowaniem. I wyszło na to, że pierwsze trzy kryteria, w oparciu o które wybierany jest architekt, to jest gwarancja zmieszczenia się w budżecie, to jest kryterium pierwsze. Drugie kryterium to gwarancja zapewnienia funkcjonalnego budynku. Trzecie kryterium, gwarancja terminowej realizacji. Czwarte kryterium, gwarancja, znaczy umiejętność współpracy biura architekta z klientem, czy nie, bo nie mam tu do tych wspomnień, z klientem, bez sensu. Natomiast kryterium, które dla nas jest najważniejsze, wartości estetyczne projektu, jest na 11 miejscu. I zainteresowanych tym kryterium jest 22% ogólnej liczby inwestujących, czyli co piąty. Czyli klient, który chce ładnie dom, jest, mówię, tak jak każdy klient, zwróćcie uwagę, stanie słuchanie ograniczone mieściowo populacja. Ich prawie w ogóle nie ma. I po prostu każdy, oni po prostu powinni być pod ochroną jako tacy, w co nikt nie wierzy, łącznie z władzami większości miast. Natomiast przestaczę wątek trochę. I to pytanie dotyczy, tak jak jest co piątek. I należy o niego dbać, troszczyć się, jeżeli chce zrobić dobrze, żeby w tym pomóc. A to jest 11 kryterium. I ja mogę powiedzieć, że nasza, jeśli jakiegoś, rozmawiam z klientem o projekcie, tak samo jak w stosunku określenia techniki negocjacyjnej, rozmowy, to nie, jeżeli mówię, że to będzie bardzo ładnie, to nigdy nie jest argument zasadniczy. Znaczy, staram się przekonać klienta, że ty dostaniesz od nas dom, oparcie o doświadczenie pracowników struktury organizacyjnej. Też uważam, że większość zasady, że dostajesz go w terminie, w budżecie działa i do tego wyrocza bez pieniędzy, za darmo będzie jeszcze pieniądze. To jest wartość dodatkowa.
To jest po prostu naszym zawodowym obowiązkiem. Należy projektować piękne mandelabry. Ale to jest... To nikogo nie interesuje. Da? To jest nasza ambicja. Z uwagi, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, da? Plan. Ponieważ obowiązek zapewnienia znacznie nie ma i nie będzie. Tak? Jakiś, nie wiem, to jest mafijny spisek polskiej grupy, znaczy, nie wiem, przepraszam, jeśli kogoś urażam, ale nie wiem, kto był autorem, polska ustawa o planowaniu przestrzeni. Jest totalnym absurdem. Jest to, ponieważ bazuje na założeniu zapisanym w ustawie, że obowiązek zapewnieniu ładu przestrzennego spoczywa na samorządach gminnych. Co to jest ład przestrzenny? Jest to pojęcie abstrakcyjne. Co to interesuje wójta w Kłaju, bądź gdziekolwiek? On nie rozumie, co to znaczy. Mówiąc szczerze, też nie zawsze wiem, o co chodzi z ładem przestrzennym. Jest to szalenie ogólne pojęcie. Wobec tego, znów, ład przestrzenny budowany jest przez pokolenia. Władze samorządowe zainteresowane są kadencją. To są 4 lata. Jest to utopia, jest to bzdura. Natomiast konsekwencją negatywną faktu, że jakiś tam kredyt wprowadził ustawę i uchylił plan obowiązujący, co z punktu widzenia samego pojęcia planu, plan jest na lata. Plany urbanistyczne, plany przestrzenne realizuje się przez pokolenia. Raz ustalony plan ma obowiązek być na tyle dobry, że mógł być realizowany ze zmianami przez pokolenia. Tak jest wszędzie na świecie. Jesteśmy jedynym przypadkiem na świecie, kiedy uchylono plany. Tak się nigdzie jeszcze nie zdarzyło. Konsekwencje tego na przestrzeni Polski będą odczytywane za lat 10, ponieważ wtedy powstaną efekty dopiero nieplanowej gospodarki. Dlatego, że nie ma planów i że za rok każdy będzie mógł zbudować co chce i gdzie chce, bo nie będzie prawnych środków obrony przed samowolą. Ja nie mówię o aspektach korupcyjnych. Przepraszam, zmieniłem temat, jak to jest w tym czuwaniu. Także ja cofam. Można cofać. Nie cofam, tak to trzeba. Można cofać. Jeśli młodzi ludzie wiedzą, to jest... Ale tak będziecie się z tym męczyć. W Warszawie granami miejscowymi pokrytymi jest 7% powierzchni miasta. 7% to jest 1/7. Przepraszam, nie chciałbym zakończyć pesymistycznie. To jest piękny zawód i dający ogromną frajdę. Naprawdę. Ja to dobra, skończę aspektem osobistym. Znaczy sięgając do historii, gdzie mój ojciec, mój ojciec był architektem. On się zbył, bo nie żyje już od lat 20 par. Mama jest architektem. No, od lat nie praktykuję. Natomiast ja, ojciec zaemigrował w Czarnia, w każdym razie ja miałem zupełnie inne zainteresowania. Miałem zupełnie inne zainteresowania, więc tak naprawdę chciałbym, że bądź specjalistą od kultury fizycznej. Przyjęty na to uczelnię. Natomiast ojciec mieszkał w Kanadzie, kontakt był bardzo luźny, rodzina jest dość porządna autentycznie. Z tego przestraszona mama, rodzina doniosła ojcu, że syn zamierzał studiować na Akademii Wychowania Fizycznego, wyszedł znów właściwą, znaczy ludziom lenistwa, po prostu tam byłbym przyjęty bez egzaminu. Na moim spotkaniu to mnie interesowało. Ale w każdym razie dostał ojca list. Zawsze pisał bardzo krótkie listy. Napisał tam do tej pory, było 11 stron. I przez pierwsze 5 stron pisał mi, co on zrobi, znaczy co robią ludzie, którzy skończyli architekturę. I wyszło na coś naprawdę wszystko, że projektują domy, projektują miasta, projektują domy. Jest to scenografia, że jest to życie. Znaczy jest to pasmo sukcesu. Potem było 5 stron na tym
Co robią ludzie, którzy nie skończyli architektury? Tego pasmo nie wziąć i ostatni kurs. Było, bo napisane są mi dobie, jak ja się nie dostanę architektury. Kwestia dystansu, że ja końca później wziąłem tylko 3 razy w życiu. I to napisałem właśnie, co nie właśnie zrobi fizycznie i napisał, że nie liczy. I nie napisał czego, po prostu nigdy nic nie wiem. Nie zdążył powiedzieć, ale w każdym razie dałem zdanie jakoś przypadkiem architektury, jakoś tak się powiedział. Także nie wiem, życzę wszystkim sukcesu. Nie odpowiadam na żadne poważne pytania. Na pytanie niepoważne. Pytanie niepoważne, czy idzie Pan za nie dzisiaj na bowiem? To jest 20 egzemplarzy mojej książki, którą napisałem parę lat temu. Ona nie dotyczy, ona dotyczy części naszych domów. Ja muszę tu napisać. W Warszawie, nie wiem czy jest to tak, że jest to książka, w której starałem się w jakiś sposób podsumować jedno doświadczenia, bo zastanawiam się jakby zastanowić, co powoduje, że projektujemy tak, jak projektujemy. Ja zbroniłem tej książki o rehabilitacji w mieście Krakowie, który jest znakomitym miastem, jest znakomitą kadrą. Wobec tego pierwsza część jest ściśle teoretyczna, dotyczy zagadnień zbliżonych jakby do filozofii, dotyczy właśnie pojęcia zjawisk przekazu, wyrazu architektonicznego budynku. Natomiast w drugiej części próbuję jakby na swoich dokonaniach, nasze w przeszłości, w tym opisie, również trafił się nasze profesorstwo we Wrocławiu, to jest już po prostu, staram się dokumentować, że można próbować w ten sposób, pewien taki teoretyczny myślenia, wdrażać w praktyce. Także mam przywiązane 20 egzemplarzy tej książki z sobą i z przyjemnością ją Pan oferuje. Nie wiem tylko po prostu co zrobić, żeby było sprawiedliwie, że generalnie to sprawiedliwie nie jest. Ja mam... Nie jakiś architektoniczny konkurs. Była taka sugestia z Grzegorza Fermera, który prosił mnie telefonicznie, żeby w pierwszej kolejności, jeżeli można nawet z jakąś dedykacją, zostały to osoby, które pomagały przy przygotowaniu wystawy. Jeżeli są na sali takie osoby, to są moralnie upoważnione do tego, żeby w pierwszym szeregu podeszły po rozdzielczości. Nie ma. Czy jest samorząd studencki? O. Znaczy, my mamy starostów. Przepraszam, ja nie chciałbym z tego dnia... Przepraszam, czy nie przyjrzeć więcej, bo już nie wiem, więcej mam, ale to dalej dla tym jest to ciężkie. Nie chciałem nikogo z ile rzędu. No jak właśnie zadawali pytania. Ja się bawię.
faceta. Co to za